kochani, zapraszam Was na nowy odcinek i tak jak widzicie po tytule, tym razem mam dla Was mierzymy. Ostatnio co prawda na moim kanale pojawia się mniej takich filmów, bo skupiłam się na vlogach, ale obiecuję, że w tym miesiącu będzie więcej mierzymy, bo wiem, że lubicie na moim kanale oglądać takie filmy. I oczywiście czekam na Wasze propozycje, możecie mi napisać w komentarzach, do jakiego sklepu chcielibyście, żebym weszła, żebym dla Was nagrała mierzymy. Ale tak pomyślałam, że będzie fajnym też pomysłem, jak pokażę Wam stylizację z tych ciuchów, które już mam u siebie w domu, żeby Wam pokazać właśnie, co można założyć na Sylwestra, na święta, żebyście też mogli zobaczyć moje propozycje. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba, ale też będą pojawiać się vlogi, więc grudzień to jest taki miesiąc, gdzie jest naprawdę bardzo dużo vlogów, vlogmasów, niektórzy nagrywają codziennie. Ja co prawda nie nagrywam codziennie, nagrywam raz na jakiś czas vlogi, ale w tym miesiącu też postanowiłam, że tych filmów będzie pojawiać się więcej. Ciężko właśnie nadrobić wszystkie filmy, bo bardzo dużo kanałów dodaje vlogmasy, ale mam nadzieję, że znajdziecie też chwilkę dla mnie, bo tak naprawdę ja długich filmów nie nagrywam z 10-15 minut, więc dzisiaj zabieram Was do Pepco i zobaczymy, co tam się znajduje z nowości. Z tego co wiem i z tego co Wy mi też piszecie, to Pepco podrożało, są droższe ciuchy niż były kiedyś, no ale nie ma też co się dziwić, bo wszystko jest coraz droższe. Kochani, jestem już w Pepco i zobaczcie, co ja tutaj mam. Te kurteczki są teraz na promocji. Mam nadzieję, że jak udostępnię Wam ten film, to jeszcze one będą dostępne w tej cenie, bo ona kosztowała wcześniej 100 zł, teraz jest za 65 i niestety są tylko rozmiary M i S, więc mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, bo jest naprawdę bardzo fajna i ona jest taka dłuższa, zapinana na zamek. No niestety rozmiar jest za mały, długość jest taka. I kolor też mi się bardzo podoba. Tutaj ona jest zdecydowanie za mała. Niestety nie ma rozmiaru L, bo z chęcią bym sobie kupiła taką, wiecie, do zarzucenia. Bo jeszcze jak nie jest tak zimno, to byłaby ok. Ona ma też kaptur, więc też super. Taka do zarzucenia w sam raz. Ale na pewno trzeba coś założyć pod spód cieplejszego. Więc tak to wygląda. Pokażę Wam dużo sweterków, bo jest ogromny wybór w Pepco i tutaj mam na przykład taki sweterek w bombki, on kosztuje 60 zł, mam rozmiar M, jest cieplutki i to jest też taki materiał, który się rozciąga, więc zaraz zobaczycie, jak wygląda na mnie i te bombki też są ładne, tak one wyglądają z bliska. Ok, sweterek wygląda tak, biały z bombkami, bardzo fajny na przykład do stylizacji na Wigilię, żeby założyć właśnie tak jak ja mam teraz czarne spodnie, albo jakieś błyszczące spodnie. I taki sweterek, on zobaczcie, fajnie się rozciąga, jest naprawdę fajny. I co myślicie? Mi się podoba. Też ma milutki materiał, więc ja jestem na tak, rękawek jest takiej długości i ja mam rozmiar M. A tutaj kolejny to jest taki sweterek. Tutaj niestety chyba nie mam ceny. Nie, nie ma ceny, ale mam rozmiar M. Postaram Wam się wszystko podlinkować. A nie, jest tutaj metka. O, zobaczcie. Kosztuje 45 zł. Bardzo ładny kolor. Ok, tutaj spokojnie mogłabym wybrać nawet mniejszy rozmiar, bo zobaczcie, on się fajnie rozciąga. Więc mogłabym sobie pozwolić nawet na S-kę. Chociaż teraz takie oversize'owe rzeczy są modne. Rękawek jest taki dłuższy. I fajnie, że tutaj tą górę można sobie ustawiać jak się chce. Można mieć w ten sposób, jak ja mam teraz, ale również można opuścić tak. A więc to jest fajne. Bardzo ładny ma kolor. I tak to wygląda. Długość też jest idealna, bardzo ładny. I też ma milutki materiał, nie gryzący, więc dziewczyny polecam. Kolejna bluzeczka, idealna właśnie na święta, taka przesłodka, tutaj ma z tyłu kokardkę. W rozmiarze M kosztuje 35 zł, więc uważam, że cena jest naprawdę super. A tak wygląda z przodu, tutaj ma gwiazdki i też ma materiał milutki. I do tego są jeszcze czerwone spodnie. Okej, okay, mam już kolejną rzecz na sobie, tak wygląda z przodu, długość też jest idealna, tak wygląda z tyłu, mam nadzieję, że widać wszystko dobrze, a tak wygląda ona z bliska, teraz możecie zobaczyć dokładnie też ten materiał, tutaj mam bluzeczkę na krótki rękaw, też taka elegancka, na przykład do leggingsów, będzie super i mam rozmiar tutaj M, ona kosztuje 30 zł, będzie też fajna na przykład na Sylwestra. A na Sylwestra mam jeszcze coś ciekawszego. Ta moim zdaniem jeszcze jest ładniejsza, ale niestety nie ma już mniejszego rozmiaru i ona kosztuje 35. Gdybym miała dla siebie ją kupić, to na pewno zdecydowałabym się na tą. Ta mi się bardziej podoba, chociaż ta też jest ładna. Powiem Wam, że akurat w Pepco i w CNCI ja naprawdę mam problem z rozmiarówką. Na przykład mam tutaj rozmiar M i niektóre są ciuchy na mnie dobre w tym rozmiarze, a tutaj zobaczcie, no ona już jest taka bardziej dopasowana, więc będzie ona idealna i na święta, i na Wigilię, ale nie tylko. No tutaj powiem Wam, że ta bluzka robi robotę, no naprawdę jest przepiękna. Tutaj ma
takie wycięcie. Fajnie się układa, bardzo się błyszczy, ale jest naprawdę ekstra. Idealna właśnie na Sylwestra. Do tego można założyć na przykład też czarną spódniczkę i super będzie to wyglądać. Jak gdzieś się wybieracie na salę albo do znajomych, to jak najbardziej bym kupiła. Tym bardziej, że ona nie jest droga. Mam tutaj też sukienkę, która jest z miłego materiału, nie gryzącego. Ona kosztuje 35 zł, więc cena jest naprawdę spoko. I tutaj mam rozmiar 42, więc no taki większy wzięłam, ale niestety nie było rozmiaru mniejszego. I już wam pokazuję, jak ona dokładnie wygląda. O, na dole jest taka falbanka. I tak wyglądam w tej sukience. Jak widzicie, ona nie jest dopasowana, jest taka luźniejsza, więc dziewczyny, jak macie brzuszek, jak jesteście w ciąży, to też wam polecam, bo tutaj naprawdę jest sporo miejsca. Materiał na szczęście nie gryzie, jest fajny, błyszczący i też będzie super i na Wigilię, i na Sylwestra. Tutaj wybrałam taką sukienkę i ona jest w dwóch kolorach. Jeszcze widziałam, że jest kolor czarny, ale niestety nie ma mojego rozmiaru, więc wybrałam. Kosztuje 40 zł i ma też kaptur. Mam już sukieneczkę na sobie, taka, wiecie, idealna na co dzień. Więc jeśli wam się podoba, to też jest w kolorze czarnym. Tutaj mam też taką ładną bluzeczkę w rozmiarze L, kosztuje 30 zł. Jest podobna właśnie do tej bluzki na krótki rękaw, więc zaraz ją przymierzę razem ze spodniami, bo wybrałam też fajne spodnie, które nie kosztują dużo i stworzę taki komplecik. Te spodnie tak delikatnie połyskują, nie wiem czy widać, ale jest brokat. O, widać tak delikatnie i one kosztują 40 zł, mam je w rozmiarze 40 i to są takie spodnie, bardziej leginsy, coś takiego. Spodem jest inny oczywiście materiał, taki milszy, bo z wierzchu jest taki szorstki. Może zaczniemy sobie od góry i tak, bluzeczka jest bardzo ładna. Teraz wiem, że te rękawki są modne, więc może wam się spodoba. I do tego mam te spodnie, bardzo fajne. Powiem wam dziewczyny, że ja lubię na przykład takie spodnie z wyższym stanem i tutaj one fajnie wszystko zbierają, więc te spodnie wam z czystym sumieniem polecam. Materiał jest ok. Mam też taką zwykłą bluzę, może wam się spodoba. Ona kosztuje 50 zł, mam ją w rozmiarze L i pod spodem ma taki milutki materiał. I jeszcze mam jedną rzecz, golfik. Taki golfik cienkiego materiału o kolorze czarnym. Bluzę mam już na sobie i tak ona wygląda. Na mnie jest idealna i nawet powiem wam, że do tych spodni mi się podoba. Ok, mam już golfik na sobie i tak on dokładnie wygląda, jest dopasowany i powiem wam, że ten materiał jest naprawdę super, bo ostatnio na przykład w New Yorkerze podobny kupiłam za 40 zł, a powiem wam, że moim zdaniem niczym się nie różni, fajny, więc też polecam za takie pieniążki i tutaj on też nie jest tak całkiem pod szyję, o widzicie? On tak wygląda. Kochani, już jest ciemno w mieszkaniu, więc dogrywam tylko końcówkę. Chciałam wam powiedzieć, że tylko zdecydowałam się na koszulkę, która kosztowała 20 zł, więc nic nie kupiłam. Co prawda zastanawiałam się nad sukienką, zastanawiałam się też nad spodniami, bo one były bardzo fajne też z takim wyższym stanem i fajnie tak zbierały, ale jeszcze może się na nie zdecyduję, może jeszcze podjadę do Pepco. A w dzisiejszym odcinku to tyle, tak chciałam się tylko na chwileczkę odezwać, żeby wam właśnie pokazać, co kupiłam, więc dziękuję wam za oglądanie i oczywiście czekam na wasze komentarze, na łapki w górę, będzie mi bardzo miło i widzimy się już w kolejnym. Buziaki!